Nie żałuję sobie nawet 10-20, tylko kupić lepszej wędlinki, jak mam. A jak nie mam, to zje mleczka, ryżu, makaron, też potrzebne. Czy pani się wszystkim cieszy? Dzisiaj pytam, czy są wystarczające emerytury w kraju? Czy jest pani zadowolona ze swojej emerytury? Tak, doczekałam dopiero 85 lat. No to pierwsza pani jest zadowolona. Wszyscy narzekają, że za słabe, że... Starczy mi, proszę pana. I tak sobie płacę za mieszkanie, to co mi zostaje. Nie żałuję sobie nawet 10-20, tylko kupić lepszej wędlinki, jak mam. A jak nie mam, to zje mleczka, ryżu, makaron, też potrzebne. Czy pani się wszystkim cieszy? Cieszę się, oby tylko pan Bóg dał zdrowie lepsze. Jest jeszcze 3000 u pani, jak to wygląda? 3028. O, to już przyzwoicie na nasze czasy. Tym, ale proszę pana, dotychczas spłacałam, bo syn mi umarł na kobiego i... Spłacałam w banku długi, to było 800 zł płaciłam, to także było mnie, a teraz to Boże. Czy jest dobrze? Ile lat pracy było w takim razie, taka dobra emerytura? 35 lat. To możliwe. Na gospodarstwie opłacane, ale to ja... Pani uczciwie opłacała, ile to opłacała? KRUS opłacałam tyle lat. Mleczko się doiło, wszystko to było, także... Na co najwięcej idzie u pani? Czynsz jakiś, czy do domku pani? Najwięcej idzie za mieszkanie i te prądy, to wszystko jest, to jest sporo liczą. Teraz ten prąd ma dużo, woda, gaz... A ja proszę pana, się jeszcze utrzymuję w tym wieku i dużo używam wody, wykąpię się, coś, żeby wyglądał człowiek. Czy pani nie oszczędzasz tak bardzo? Tak, nie, nie musi odkładam po 200 zł, po 300 zł do sanatorium, do Buzka. Za sanatorium jeszcze stać. Do sanatorium. Trzeba jakieś masaże, wakacje, sanatorium, to jeszcze państwo może dostanie coś. Proszę pana, byłoby tu ze zdrowiem po zawale, ale noga mdleje i trudno się dostać do lekarza w takim razie, na NFZ? Nie mam problemu, także dwa miesiące, czy tam ileś. Pani robi zakupy? Ja w niedzielę nigdy nie chodziłam do sklepu kupować. A młodzi pani pracować, czy odpocząć bardziej, według pani? Wolę odpocząć. Nie, ale młodzi ekspedienci na przykład, pani sobie odpocząć, czy pracować, według pani? Więc... Nie, no niechby odpoczywały, no co niedziela pracować, te młode. Czy za mało odpoczywają młodzi? No na pewno. No jak kto chce, niech pracuje. No, ale jak ktoś, czy mogło być dla chętnych na przykład? Tak jest, no jak pani kto chce. Panie kto chce, to powiem. Tak jest, kto chce, niech pracuje. A ktoś chce, powiedzmy, to powinien mieć więcej płacone? Drugie tyle na przykład za tą niedzielę? No powinno być za niedzielę to dubeltowo, tak jak było kiedyś. A pani pracowała kiedyś w niedzielę? No kiedyś pracowałam, to jeszcze ja pracowałam. Zadowolona pani była, że musi pani w niedzielę? No wtedy, no to wie pan się... W tamtych czasach to w niedzielę się szło na noc, w niedzielę się schodziło z nocy. No ale jakoś tam było. No. Jakoś dodatek, pani to dodatek troszkę tam był, ale to były już słabe zarobki, ale było. No. A teraz młody stać na mieszkaniach, jak pani myśli na przykład, żeby sobie kupić? No. Mówię szczerze, mam 86 lat. Da się za to. Da się. I wcale biedy nie ma. Ludzie inaczej to rozumią. Przesadzają. Wnuczek przyjedzie, co nie mają ojca. Po prostu to jest... To się sprowadziło w tej chwili do komunia, to powinno być przeżycie wewnętrzne, duchowe. Czy to jest na pokaz wszystko? To jest tak. Na przykład ktoś da w rodzinie 2000, to drugi musi dać 3, tak, żeby... jest na pokaz. Czy nie powinno tak wyglądać? Nie powinno tak być. A w ogóle ludzie żyją teraz na pokaz według pani? Tak. Na przykład no nie, auto wypożyczone mają, czy zauważyła pani? Oczywiście. Ja to uważam, że